is et filii et spiritus sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Amen. Duchu Święty, Duchu miłości, Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata. Wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i wsłuchać się z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Tobie, Panie, oddaję mój język. Niech Tobie będzie poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, ukochany Mistrzu. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam Tobie to. Nie lękam się już o to, co powiem. Amen. Usiądźmy po naszych rozmówieniach. Od ponad 3 tygodni modlitwy nasz luźniejszy dzień na pustelni. W moim przypadku Panią Agatkę pytam, czy jest obraz, wraca z powrotem. Drugi dzień cieszymy się wolnością telewizji. W piątek nam się włamali w system. Zawodzono okupu. W związku z tym jesteśmy na etapie znowu odbudowywania naszych struktur na nowym sprzęcie. Dziś nie za długo idę do Ducha Świętego z naszym kolejnym rozważaniem. Mamy 7 rozdział, Duch Miłości, punkt 6, Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Moje dziecko, Tobie powierzyłem troskę o moje serce. Troskę o świat pozostaw mi. Ty zajmij się tym, do czego Cię powołałem. Wczoraj Pan Jezus w długostatnich najnowszych orędziach pokazał swoją politykę. Intronizacja to sprawa Boga. Nam pozostała wiara, czyli ufność i modlitwa. Pokazał nam po prawie 10 latach bitwy, nie tylko nas, ale innych grup, raptem osiągnęliśmy w cudzysłowie namaszczenie Pana Jezusa na króla. Czyli uznanie Go, obwołanie królem, ale Go nieuznanie. Dowiadujemy się, że nasz Pan Prezydent kochany jest w rzeczywistości polityki najwyższej władzy co najwyżej Jonatanem, synem Saula. A Saulem, mówi Pan Jezus, przyjdzie się mi, jemu Bogu jeszcze nadrodzi. Wczoraj Wam określiłem. Saulem są czynniki zewnętrzne, które potworzyli nasi współbracia Żydzi, rządzą światem. Więc dałem przykład, pani premier miała być na intronizacji, była wezwana do Izraela. Dowiadujemy się tego w niedzielę, w sobotę na drugi dzień miała wypadek na autostradzie, ma konkretny znak. Więc tu słyszymy to samo. Tobie powierzyłem troskę o moje serce, czyli nasza miłość, bezgrzeszne życie, pobożność. My mamy Bogu oddać chwałę, a świat pozostaw mi. Podobnym układzie w naszym rodzinie, pamiętam, mówi do nas o naprawie Kościoła. Ty się popraw, a wy się poprawcie. Ja się głową Kościoła zajmę, nie wiem. Ty się zajmij tym, do czego Cię powołałem. W przypadku pani Agnieszki
Ona ma być technicznie gotowa, czyli fizycznie, do przyjęcia rano oręci. Po tych dniach zmęczona, dziś było orędzie, nie żyje wina, nie było. Nie jest technicznie gotowa, rozumiecie? Ziemia święta, wieczerni, trudy. Kto rano, żeby się przygotować, trzeba musi się wymodlić, przygotować. Masz, ty masz spisać orędzie, po orędziu masz siąść i go zredagować, poprawiać, bo to się pisze. Jest czyste. To jest numer do godziny 12 ma takie wytyczne. Jak tego nie realizuję, ja nie sprawię Pani Agusi, żeby o 12 spać, no to ja jestem później winny, że rano orędzia nie mam, bo ja mam jej zagwarantować, że o 12 musi łóżko być. I każdy z Was ma swoje poleczko tutaj. I teraz, jak to wypełniamy, dzieci między nami wszystko trybi, dokujecie? Cokolwiek, ja przejdałem świadectwo pustelni dzieci, takiego stanu rzeczy jeszcze nie miałem na pustelni. Nie muszę już być ona dziewięciowała. Każdy wykonuje swoje poletko. Mogą być tam zastrzeżenia co pewnej dyscypliny czegoś, no ale to każdy z nas ma jakieś mankamenty, słabości. Patrząc globalnie, wszystko funkcjonuje. Więc Bóg też od nas to samo mówi. Zostaw troskę o siedmi. Ty się zajmij tym, że powołałem. Rozważaj skarby mojego najświętszego serca. Serce to stąpiło z nieba na ziemię, aby rozlewać swoją miłość do ludzkości. Dlatego w formacji wewnętrznej prowadzę Wam, żeście częściej powinni zaglądać do Pisma Świętego, do orędzi kontemplować. Stąd jest nasza siła. Nie z gdybania, nie co tam mówią portale, co się ma wydarzyć. Gdybyśmy poszli w kanały za ociepleniem i promowali ocieplenie, no to byśmy dziś patrzyli w ekran, bo mówią, że się naukowcy pomylili i nie ma problemu ocieplenia. Rozumiecie? Jak Wam pokazywali łamiące się skały lodu na Antarktyce, tylko nie pokazywali, pod jakim ciśnieniem szła tam gorąca woda, w której drugi strony lało, żeby się ta skała zwała. Żeby był efekt zdjęciowy. No dziś są gdzieś bezradni, bo im nic nie wychodzi. Więc my nie przekraczamy pewnych poleceń, które nam nakazał Bóg. Ja mam tu zajmij się słowem, więc siłą rzeczy nakazania muszą być codziennie. Choć fizycznie jest zmęczenie, ja tam jestem technicznie zmęczony, bo w Ziemi Świętej 2 lub 3 na dziennie, teraz wieczerni, to najlepiej było 2 dni nic nie mówić, ale szkoda. Bo niech mi siądzie głosy, w ogóle inne mówią. Szkoda każdego dnia. Serce to stąpiło z nieba na ziemię, aby rozlewać swoją miłość na ludzkość, moja nieskończona. I odwieczna miłość w wymiarze boskim została ukazana przez moje serce, abyście mogli poznawać to, co niewyobrażalne. Dlatego, patrząc na tylko układ mężczyzna-kobieta, tożsamością mężczyzny jest czoło, rozum, otwiera za wiele. Kobiety serce, bo musi rozlewać miłość. Kobieta nie ma serca i się za matkę nie bierze, budzić wydochle wszystkie. Bóg pokazał, kim jest ojcem, jest matką. Jego miłość jest wyrażona poprzez tajemnicę serca, czyli przebite, umęczone, umarło z wycieńczenia. Bo śmierć Zbawiciela nastąpiła z wycieńczenia dla nas. Brakło krwi, sił, umarł. Przebicie to tylko było dopełnieniem prawdy, że już nie żyje. Zobaczył wodę, żołnierz leci, woda i krew. Wiedział, że już jest to raz zginął, ale on nie rozumiał. Dalej tego znaku my wiemy. Skarbnica łask, która rozlała się na świat. Duch Święty utworzył moje serce ludzkie i zamknął w nim całą boską miłość. Tu mam łatwiej to rozumieć, bo w sobotę mieliśmy z encykli papieża o Duchu Świętym. To właśnie
udział Ducha Świętego przy zmartwychwstaniu i przy wcieleniu. Panie Jezu, to tak samo precyzuje, jak mówi Ojciec Święty, że Duch Święty utworzył moje ludzkie serce i zamknął w nim całą boską moją miłość. I tu jest to piękne rozróżnienie. Moje niemowlęce serce, jak małej Marysi, posiadało jednak pełnię miłości. Choć jako niemowlę uczyłem się mówić i chodzić jak ty człowiek, moje serce posiadało pełnię bóstwa i nie musiało się uczyć kochać. To jest bardzo istotne i precyzyjne rozeznanie, żebyśmy mieli świadomość, że Pan Jezus był od początku Bogiem. Podobna bitwa do dziś trwa, jeśli chodzi o niepokalenie Matki Bożej w czędzie. Kościół to rozwiązał dogmatem, zamknął tę dyskusję, ale dzisiaj wielu tym nie wierzy. Niepokalanie poczęta w momencie przyjścia na świat, niepokalana dziewica nietknięta w czasie poczęcia Zbawiciela i dziewica niepoczęta dalej po urodzeniu. Czyli moi drodzy, w grocie betlejemskiej Pan Jezus jako dzieciątko, jego serce posiadało pełnię bóstwa i nie musiało się uczyć kochać. Matka Boża tę świadomość miała. Dlatego nigdy nie wchodziła w te przestrzenie. Nic nie poprawiała. Tylko w Jerozolimie powiedziała: Jezu, co żeś nam uczynił? Ale to nie w formie wymówki. Czy nie wiedzieliście? Jezus i Maria wiedzieli, kim jest. Natomiast im wtedy dar przychodzi przypomnienie tej prawdy o tajemnicy Boga Ojca. Dom, w którym zamieszkałem, najczystsze łono dziewicy, było domem wypełnionym miłością. Niepokalanie potęta. Kościół katolicki najwcześniej rozprawił się z tym świętem. Ciągle będę, póki żył, będę powtarzał, nasi biskupi zrobili to perfekcyjnie na początku tego stulecia, likwidując uroczystość niepokalanego poczęcia na prawa niedzieli, argumentując, żeby ludzie nie mieli sposobności do grzeszenia. Mistrzostwo świata. Więc łono Maryi było nieskalane. Było wypełnione miłością. Niepokalana, niepokalanie poczęta stała się Matką Boga, Matką Miłości, Matką mojego najświętszego serca. Gdzie mogę, zapisuję różne wezwania do Matki Bożej. Kiedyś powstanie na podstawie naszych orędzi litania kolejna do Matki Bożej. Nosząc mnie w swoim niepokalanym łonie, Maria uczyła się miłości i pokory od mojego niemowlęcego serca. Jest to pięknie pokazana zależność Marii od Zbawiciela. On był pod jej sercem, a Maria się już uczyła od niego pokory. Jest to logiczne. Skoro Bóg w nas, kimże może być człowiek, jak nie miłością? Jeśli Boga nie ma, nie będzie człowiek miłością. Dlatego Luther wiedział, co robi, rezygnując ze mszy świętej. Niemcy sobie nie zdają sprawy, że kwestia faszyzmu
To nie jest kwestia polskich obozów, to jest kwestia Lutra i ich filozofii. Sprytnie w latach, bo wy tego nie wiecie, zapłacili Żydom, nie Izraelowi, niemożebne pieniądze na utrzymanie państwowości i zagwarantowali Żydzi Niemcom, że ich nie tkną. Żydzi nie atakują nigdzie Niemców w gazetach, tylko atakują nas. Więc wymyślono trik technologiczny, że hitleryzm, nazizm, nie? Przecież Hitlerzy to Niemcy. Tylko wybrali go demokratycznie i milionami go popierali na ulicach. Opozycja to była garstka ludzi. Więc wychowani na lutrze, na pokarmie nienawiści, odrzuceniu pokarmu Boga, w związku z tym z Niemiec nie mógł się nikt inny narodzić, jak Luther do sześcianu. Jemu na imię było Hitler. To jest Luther do sześcianu. Na tym tylko tym zdaniu trzeba to trzeba im prawdę powiedzieć. Nosząc mnie, Boga, w moim łonie, Maria uczyła się miłości i pokory od mojego niemowlęcego serca. Niemcy przestali się karmić. Połowa narodu nie karmiła się Bogiem. W związku z tym musieli urodzić Hitlera i jeszcze urodzą coś więcej. Bo tam, gdzie nie ma Boga, rodzą się tylko potwory. Wsłuchiwała się w Jego miłość i naśladowała ją. Oddając jej moje serce, kształtowałem jej doskonałość. Moi kochani, gdybyśmy na pustelni zamknęli mszę świętą, te modlitwy wieczorne, tylko do 45 czy godzinę, my byśmy nie wytrzymali z sobą. Dzieci, to jest tu kilka godzin wieczór, 4-5, gdzie razem z księdzem, ja z wami, przebywamy przed Bogiem. To nie są puste biegi dzieci, że to. Tu się, to są nasze rekolekcje codzienne. Tu się uczymy doskonałości przy Bogu dzieci. Wieczerny będzie, on tu będzie najbardziej obraniany na pustyni. Tu będzie chciał każdym przeżywać. Nie w jakimś nowym miejscu na chudaku lub tu. Dzieci, to jest grota betlejemska. Tu jest łono Maryi, gdzie my się kształtujemy, będąc bardzo blisko serca Zbawiciela. Dekrety biskupów, kazanie 7 minut, msza niedzielna 50 minut, co sprawiły, że są kościoły zamykane. Wszyscy patrzą na wymiar materialny, żeby coś nie zginęło i nikt się nie modli, kapujecie? Wierni nie chodzą do kościoła, bo nie mają po co. Nie rozumieją, że tu się można uczyć miłości, że tu serce Zbawiciela uczy kształt jego doskonało. Tu jest też cudowne porównanie. Dając jej mojego ducha, czerpałem siłę z jej niepokalanego ciała. Dzieci bez skazy, czyste ciało, niezniszczone, moi drodzy, grzechem, w związku z tym nie było chorób. Pan Jezus odtawienią mi się powiedział, 90% ludzi w psychiatrykach to nie jest choroba, to jest kwestia grzechu. Są przerażające dzieci proporcje. W naszym narodzie w 2015 tego nie pokazuje. Powiesiło się, dokonało samobójstwa 2 razy więcej ludzi niż zginęło w wypadkach drogowych. Co to znaczy? Że dzieci
gdzie nie ma Boga, gdzie nie czerpie się z Jego serca, ludzie nie wytrzymują. Piszą prace naukowe, zadania społeczne i duszpasterskie. Jakie? Boga im dać. Nie będą się wieszać. Boga im dać. Maryja, mówi Pan Jezus, dała mi podobieństwo cielesne, a ja dałem jej podobieństwo duchowe. Mam już gotowe kazanie na Boże Narodzenie. Powtórzę sobie na pasterce. Boże Narodzenie. Kazanie. Połączyła nas miłość naszych serc, które bijąc w jednym rytmie zespoliły się na zawsze, aby połączyć się na chwałę Bożą. Kolejna piękna fiszka, dwa serca. Ja chcę pisać dokument na uroczystość drugiego serca dla teologii, rozumiecie? Tak jak usta pozamykał Pan Jezus teraz wszystkim tymi dwoma orędziami o intronizacji. Wszystko na podstawie Księgi Samuela, Bogu dawa dnia. Na jakim etapie jesteśmy? Każe nam być Dawidem, pokazuje, kim jest Jonatan, każe nam się zachować jak Abigail, żona Nabala, późniejsza Dawida. Bo inaczej nie powstrzymamy sprawiedliwości Boga. Od początku byłem Bogiem. To jest dowód. Ta mowa jest piękna. Na jaki kolejny punkt? Obrona życia. Obrona życia poczętego. Rozciała nas ta cywilizacja, więc ciało mamy ustawione nie na kreację, a na przyjemność, na używanie. Ja jak jechałem do Warszawy ostatnio i zobaczyłem plakat antykoncepcja mężczyzn, to będzie nawet podobne. Taki zarąbiasty, no już dochodzi. To są z tego są wszystkie później zaburzenia. Coś ci uszkodzą, coś ci wytną, coś ci zawiążą i później następne przywolę. Trzeba to się bierze. Piękne te porównania. Od początku byłem Bogiem, a Maria od początku była człowiekiem. Nasze połączenie nie zmieniło mojego bóstwa, ani nie dodało bóstwa matce. Czyli do fundamentu rewelacja i encyklika. O współodkupicielce. To jest fundament, by pokazać, z czego to wyrasta. Bo najczęściej teolodzy co mówią? Że zrobimy z Matkę Bożą bóstwo. To jest podstawowy zarzut bez przerwy. Bóstwo, bóstwo. Na wykładach w seminariach włoskich do kleryków mówi się, patrzcie, co zrobili Polacy. Wzięli różaniec do ręki, wyszli na granicę, nie chcą przyjmować uchodźców i co robi ich maryjność? Odradzę ci, wy sobie nie zdajecie sprawę, jak diabeł miele. Mam dramatyczne sygnały z Włoch. I teraz się truje tym kleryków. A nikt nie mówi, że mamy 4 miliony Ukraińców u siebie, musimy utrzymywać ZUS-y, płacimy inne rzeczy. Daje mieszkania. Tego nikt nie widzi. Ja o Matce Bożej, współodkupicielce. Nasze połączenie nie zmieniło mojego bóstwa. Dzieci to jest czysta solastyka, rozumiecie? Tak uczono kleryków, dzieci, księży. Ja dziś spacerowałem z moim przyjacielem, kapłanem i on mi też potwierdził. Ja mówię, no
moja edukacja teologiczna seminaryjna, to byśmy się musieli uczyć dewiacji, bo to był protestantyzm. Uczyliśmy się tylko o protestantach, rozumiecie? Żadnej solastyki, żadnej teologii Bonaventury, to nic. Nic. Tylko co mówią protestanci. My mamy kompleks protestantyzmu, rozumiecie? Stąd kapłani jedno, co umią uprawiać? Homilię. Co to jest homilia? Mówisz to, co myślisz. I zaczynasz kolejne zdanie od ostatniego wyrazu, jakie było w zdaniu poprzednim. Rozumiecie? Żadnej wiedzy, żadnej bazy. Cymbalstwo brzmiące, uprawiane w nieprawdopodobnej formie. To jest perfekt. Od początku byłem Bogiem. Punkt. Maria była człowiekiem. Oddalone relacje. Wiemy, o co chodzi. Nie jest Bogiem. Nasze połączenie nie zmieniło się. Czyli dalej byłem Bogiem i ona była, bo nastąpiło wejście dwóch natur zejście. Natury ludzkiej i natury boskiej. W sumie do rodziny jeszcze trzecia i to tam natura Pana Jezusa, bo wstaje się ciałem. Ani nie dodało, tak, nasze bo nie zmieniło mojego bóstwa, ani nie dodało bóstwa mojej matce. Pozostałem Bogiem, a Maria pozostała człowiekiem. To jest czysta solastyka. Postawienie tezy, później rozwinięcie, że nie nastąpiło zmiany, nic, i później jeszcze przypomnienie, pozostałem Bogiem, a Maria, że nie nastąpiła, bo byłem Bogiem człowiekiem, tego drugiego dnia nie było, to by mówili, że nastąpiło pomieszanie. I by zaraz cytowali wizję z Daniela Księgi, tego, że miał coś ze stali, miał coś ze złota, miał coś z gliny. Tu by wsadzili od razu, więc musi być zdanie, nasze połączenie nie zmieniło mojego bóstwa. Bardzo istotne, nie dodało bóstwa Maryi. Bo ktoś by się powołał na fizykę, że mamy do czynienia z prawem Archimedesa, połączyła się natura i matka, i nie tak jak z wodą. I maga danego pokaże wykres i musi być równo, nastąpiło zmieszanie. Więc solastyka to musi mówić, a nie dało bóstwa mojej matce. Pozostałem Bogiem, a Maria pozostała człowiekiem, bo to zdanie dotyczy już poczęcia o sytuacji wewnątrz dzieci. Na początku dwa niezależne byty, zjawisko łączenia. Dalej jestem Bogiem, ale Maria nie jest Bogiem. I teraz jest czwarte zdanie, które mówi o zjawisku, jednak przyjmuję od wcieleniu. Naturę ludzką mojej matki, wywyższyłem ją i dodałem jej godności, godność prawdziwie synowską, aby upadły człowiek powrócił do raju większy i piękniejszy niż z niego wychodził. Dzieci, mistrzostwo świata. Bo oni chcą na Matkę Bożą patrzeć jako na świętą. Ale to jest całkowicie co inna płaszczyzna, bo Matka Boża otrzymała to w kapitalizacji Bożej, tę świętość, rozumiecie? Natomiast Bóg tu co pokazuje? Że my mamy patrzeć na nią jako na Matkę Boga. Więc nie może być ze świętymi. Może być tylko w Bożej rodzinie Matka Boża. Mistrzostwo świata dla wszystkich faryzeuszy, którzy atakują Matkę Bożą. Wywyższyłem ją i dałem jej godność prawdziwie synowską, aby człowiek powrócił do raju większy i piękniejszy, niż z niego odchodził. Bo tajemnica wcielenia przerasta to, co było w raju. Przez wcielenie
Bóg okazuje człowiekowi dużo większą miłość. Bo może Boga teraz spożywać i cały czas korzystać z Jego potencji, jak wierzy, że jest On z tabernakulą. Co robi Kościół? Żeby to padło, trzeba usunąć tabernakulą i zrobić szopkę. Transbudę z Kościoła. W związku z tym wszystko pada. Śmierć kliniczna, cholera czy tyfus, to żadne choroby w porównaniu z tego, czym jest protestantyzacja Kościoła. To są wszystkie malarie, cholery, tyfusy, jak tam jeszcze były, to takie były takie śmierci, czarne ospy. To jest wszystko w jednym. Kościół to wszystko połączył i rozsadza się. Dlatego wokół naszych kościołów katedralnych teraz co widzimy? Zamiast procesji porozbijane namioty dla biednych. W kościołach zamiast w mszy świętej mamy łóżka. Wiecie, ja może tu skończę, bo ja dostałem wiatru. To miało być kilkanaście minut, a już jest prawie 45. Nieprawdopodobne. Nowy człowiek otrzymał doskonałą matkę. Doskonałą matkę. Ogłosiłem Ojcu Świętemu, jak będzie przygotowywał dogmat do współpośrednicy, napiszę mu encyklikę. Wyrażam gotowość. Niech się nie martwi. Kilka tematów mam gotowe. W ciągu roku je napiszę. Napiszę mu pięć. Żeby stemplował i szło do przodu. I do przodu. Po tym kazaniu to jeszcze ogłaszam jedną fundację Figury Matki Bożej albo dwóch w kosmicznym ogrodzie niepokalanej, żeby to w kilku miejscach ona była. I ogłaszam fundację aniołów przy każdej figurze. Dwa anioły adorujące niepokalaną. Widzicie to? Dopiero tu jest potęga niepokalanej. Dzieci, ile fiszek? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć rodzajów fiszek do różnych tematów. Można to utopić wszystko. I Bóg ją uczynił, tak ją wyniósł, aby z niej człowiek czerpał życie i czerpał siłę do zachowania wierności. Dzisiaj przeciwnicy Matki Bożej zjedzą mnie. Jak to mamy? Czerpać z niej siłę i z niej życie. W ogrodzie Matki Bożej nie będą jedna figura, będą trzy. Mam już jedno miejsce. Zrobię taki stawek, będzie stała, będzie miała tam tytuł Gwiazda Morza. Bo chętnych jest coraz więcej, Państwo się pytacie, jak będzie pięciu ofiarodawców, to pięć figur Matki Bożej umieszczę w kosmicznym ogrodzie. Niesłychane to jest. Choć jestem Bogiem. Moja ludzka natura wspierała się na Maryi. Oczywiście, bo dzieciątko brało babki z kości Matki Bożej, magnes, całą strukturę ciał. Wspierał się Bóg. Ale moje boskie serce, a moje boskie serce czerpało pociechę z jej serca. To samo do Pana Jarka mówi Pan Jezus. Bóg chce mieć pociechę z Pana serca. Dzieci. Kiedy stworzył Bóg Ojciec Matkę Bożą, mówi, uśmiechnąłem się. Ona jest moim uśmiechem. W ostatnich orędziach o Matce Bożej Bóg Ojciec mówił. A Pan Jezus mówi, że Maria jest jedynym czystym ołtarzem wśród bytów ludzkich na ziemi dzisiaj, na którym on chce jeszcze sprawować ofiarę mszy świętej. Dzieci, rozpływa się to człowiek w Bogu. Niepokalane serce Maryi, mojej matki, połączyło się za sprawą Ducha Świętego w moim najświętszym sercu, w ciele Maryi.
Tam było jedno połączenie w ciele, a teraz Bóg mówi o drugim zjednoczeniu. Z tego zdania wypływa kult dwóch serc. Będzie to trzecie co do wielkości święto Kościoła katolickiego po Bożym Narodzeniu i po Wielkanocy. Jest to, jak ktoś by powiedział językiem góralskim, robota Ducha Świętego. Tam, w tym momencie, kiedy się począł Zbawiciel, następuje kolejne zjawisko. Połączenie serca Zbawiciela z sercem Maryi przez Ducha Świętego. Jak tu wynosi Syn Zbawiciel, nad kiedy spał swoją matkę, bicie serca Maryi dawało życie mojemu sercu w łonie. No bo praca pompy, pępowina, krew wchodzi. Pan Jezus ma tak opanowaną biologię, nieprawdopodobnie. A bicie mojego serca dawało życie jej duszy, która żyła miłością. Fenomenalne. Fenomenalne rzeczy. Jeśli mnie Bóg uniósł teraz do nieba, to miałbym jedno życie, żebym chciał zobaczyć to wymiarze nieba, to połączenie dwóch serc, jakieś pełnie wiedzy, na czym polega ta Unia. Mnie Polakowi też łatwo zrozumieć, bo myśmy mieli Unię z Litwą. Polacy perfekcyjnie przez długie wieki funkcjonowali. Nasze serca pozostały odtąd nierozłączne. Nieprawdopodobne dzieci. Kościół ma problem z ogłoszeniem dogmatu wspólnej odkupicielki. Jak tu w momencie poczęcia nastąpiła potężna unia dwojga serc. Skoro są serca nierozłączne, no to Matka Boża musi być spodziewana. No to jakie cepy wziąłeś, żeby tak huknąć, żeby nastąpiło pęknięcie czachy, odparowanie protestantyzmu z igłów, kalwinizmu, ateizmu, modernizmu i została czysta esencja. Jest ci nieprawdopodobne. Dwa serca to musisz tak narysować, bo to są takie rzeczy, że... Dzieci, ja to czytałem wielokrotnie. Omawiałem to nakręcząco, a nie to dziś widzę całkowicie inaczej. Przy tak totalnym zmęczeniu, przy poście, a Bóg daje takie widzenie. I tu jest to, co, moi drodzy, nas najbardziej interesuje w bitwie o dogmat piąty. Cierpiały wspólnie i wspólnie dodawały podczas nowej pociechy. Jeśli się kogoś kocha, jak kocha moją siostrę, nie? Każde jej cierpienie, bo ona nie mówi o swoich krzyżach, dzieci, ona, ja tego nie mówię, ale ja bardzo cierpię. Przeżywam to i chcę zrobić, by jej coś ulżyć. Ona ze mnie zrobiła słuchanicę swoją. Ale to jest poprzez to zjednoczenie, że czasami spadnie z ambony, no to się odzywa tylko na cielesno, inaczej nie wytrzyma, ale za godzinę ją tak skocham, że ona woli, żeby spadła z ambony, bo ja jeszcze bardziej kocham. Dla mnie to jest oczywiste, że te dwa serca wspólnie cierpiały i wspólnie doznają pociechy. Mistrzostwo świata. Na Golgocie przeszły je to samo oszcze, dając upust miłości tych serc, która rozlała się na nowe potomstwo, nowego Adama. I Ojcze Święty, że nie śpi, czym prędzej daj znać. Chcesz tam na to się... To elektryzer napisali wraz, zaszczepić. Oni mają problem ocieplenia ciepłych wód, CO2. Papieżu, to nie jest to! Ojcze Święty, dostałeś od Sorosza 600 tysięcy dolarów i co z tego? Zamknąć usta? To nie jest to, to nie jest Kościół.
Miłość zawsze daje życie. Wybiliśmy Boga, więc nie mamy miłości. Jak nie mamy miłości, nie mamy życia, czyli nie mamy powołań kapłańskich. Proste? Na mszach świętych jest mało ludzi. Bóg powiedział ci, po co? Ty mówisz, po co? Więc księża błyszczą formą, przesuwają, likwidują mszę. W Polsce by nie wiecie, ale to jest msza za mszą, gniewa na dzieci. Wymyślili koncelebry, więc obok mają jedną mszę, we czterech gonią. Mają szkołę, wiecie, wszystkim się im spieszy. Chcą ludzi odbyć wygodnie, więc koło ósmej, więc to musi być 15 minut. To jest przerażająca lawina. Następny wariant jaki będzie? Jak nie będzie ludzi, to nie będzie intencji. Co wymyślą? Że msza święta w poniedziałek rano, a we wtorek wieczór. A co będzie, jak jest dzień wolny? To wtedy zrobimy mszę świętą. We wtorek rano, w 7 dzień wolny i we czwartek zrobimy mszę świętą wieczorem. Ile ma dni wolnych? 3. Dzieci, to sobie nie zdajecie sprawy, gdzie jest przyczyna takiego stanu kościoła. Wyrżnęli Boga. Wyście nie reagowali, kiedy usuwano tabernakula. Nie reagowaliście, kiedy usuwano balustrady w kościele, nie mieliście odwagi bojkotu. Nie reagowaliście, kiedy komunię prostowano kolana, na rękę dawano, kiedy baby do... W związku z tym, dzieci, jesteście wszyscy trupami. Wy się karmicie śmiercią na waszych mszach świętych, w waszych kościołach. Tam nie ma miłości. A kiedy się przebada materię mszy świętej, czyli wasze komunikanty ryżowe, nie wiadomo jakie wino, więc przeciwnik zadbał o wszystko, że choćby przed wierzący kapłan młody, ale proboszcz mu każe na tym celebrować, więc ten nikt nie rodzi. Rodzi się tylko poganizm. Jesteście wszyscy trupami wymalowanymi. Kapłani poubierani byle co promują kapłana u nas w Polsce, który kreuje modę ornatową. Pług mu da ci kilo do roboty, chłopie, a nie, żebyś do reszty rozwalał, jaka łatka, jak przykleić. I się promuje na całym świecie. No nieprawdopodobne, dzieci. Nie chcę powiedzieć, co by lepiej promował i projektował. Na ucho mu powiem, jaka mi myśl przyszła, co by projektował, byłby jeszcze większym przemojem. Miłość zawsze daje życie. Z miłości dwojga serc, a miłość dwojga serc była tak wielka, przydała życie nowemu, świętemu ludowi, który odda chwałę Bogu. Dzieci, dzisiaj odkrywam, że Kościół urodziła też Matka Boża. Mistyczne ciało Kościoła to jest też dzieło Matki Bożej. Dzieci, siwe włosy, 57 lat, ja odkrywam Amerykę, rozumiecie? Kolumb się pojawił. Matka Boża też rodziła Kościół. Jutro będzie krócej, jeśli mnie nie rozpali, bo to muszę dokończyć, tam dwa zdania są. Dlatego moje najświętsze serce jest zawsze złączone, zawsze, mówi Bóg, z niepłem sercem Maryi Matki. To logiczne, że w czasie świętej, Matka Boża przychodzi nam przy święta, rozumiecie? Jak ona nie może być na wydarzeniu Golgoty? Jak to tam była? Dzisiaj to jest finezja łączności wszystkiego. Która na zawsze pozostanie dziewicą, bo Bóg wie, jaka to się walka dzisiaj, i na zawsze pozostanie Matką Boga. Jak z kimkolwiek, z kapłanem dyskutujesz na temat jej świętości i ustaje w szeregu, spytaj się, jeśli on
mówi tylko o człowieku matka ludzi, a nie myśli w kontekście matka Boga, przede wszystkim z tego tytułu wypłynie w te przywileje, to nie rozmawiaj z nim. Powiedz księże, nie mamy co dyskutować, bo ksiądz jest już protestantem, na razie jeszcze nie wyrafinowanym. Czyli księdza już przetopiono jak srebro u księdza Piotrowanka na koronę Matki Bożej. To srebro jest u złotnika, ale on go musi dać do zakładu, który się specjalizuje w wyrafinowaniu. Więc za chwilę ksiądz będziesz wyrafinowany i będziesz ksiądz protestantem, luteranem. Amen. Amen. Niesłychane. To jest cud. Dziś jest cud. Przemęczyłem was. To było w XIX wieku, to było nie teraz, ale przyszedł góral do spowiedzi. Mówi na spowiedzi, okradłem Żyda. Mówi, chłopie, to nie jest grzech, to jest cud. Dziś był cud. To jest, dziś jest cud, dzieci. To, coście słyszeli, to jest cud. Macie kolejne moje urodzenie dla Matki Bożej. Muszą coś wymyśleć, że termin magiczna wiara w Matkę Bożą zasłania wam wiarę w Pana, to jest uwierzająca. To kosmiczna, dzieci. To się zamieńcie na kosmiczna. Dziś się urodziła we mnie kosmiczna wiara i miłość do Matki Bożej. Ale to musi przyjść, bo muszę mieć siłę i zbudować, moi drodzy, co to jest w Kazachstanie? Aerodrom? Co rakiety trzeba wystrzelać? Bo jak chcę umieszczać gwiazdy na niebie, to ja muszę mieć Amerykanią na Florydzie kosmodrom. Dzieci. I ja muszę być kosmodronem, bo inaczej nie umieścimy na niebie gwiazd. A to wszystko dla Matki Bożej. Chciałbym Cię się umieścić jako gwiazdę na niebie. To może z modlitwy wiernych, nie że zrezygnujemy, tylko pominiemy, bo kiedy my skończymy nasze modlitwy, a gości obiecałem, że o 12 nakarmię, więc bo patrzą na rozgrzanie moje, możemy o 12 nie jeść jeszcze dzisiaj. Więc proszę o... Już, Jasiu, już oddam Ci lirę. Nieprawdopodobne dzieci. Ja to wszystko czytam. Ja tego nie widział tyle razy, co dziś. To nawet mnie ogarnęła pokusa. Panie, przecież ja już to tyle razy mówiłem. Co tu czytam? Jesteś, aż mi głupio, bo to ludzie tyle słyszeli. Co ja powiem? Tak powiedziałem do Pana Boga. Pokazał mi, co potrafi. Bóg jest, dzieci, niesłychany. To jest coś nieprawdopodobnego. Tak, on gdzieś, Pani Jadusia przeżywa kryzys trudny. Bóg ją, Bóg zmaga się z nimi. Że jesteś przy tym, bo ta tysiąc rzeczy, to daj mi jakiś znak, by mnie to pobudziło, żeby mnie coś ucieszyło. I w tym momencie, po tym dialogu z Bogiem, ja pukam i mówię, Panie Jagusiu, balbinka zdechła. Ona wrzask, hurra! Ja nie wiem, o co chodzi, przynajmniej ostatnio, bo ona się bała gęsi, jak ścieknięta, ją atakowały. I zaraz Bóg jej dał radosną wiadomość. Pokój do życia. Jest biała, nie? Panie Jagusiu, balbinka zdechła, miała 8 lat. Normalnie umarła. Ja ten, hurra! Taki okrzyk. Żebyście wiedzieli, jaki jest Bóg, rozumiecie? To jest coś nieprawdopodobnego. Co ja wycisnę to okazanie, nie? Pokazał mi nieprawdopodobnie.